Mateusz Kaniowski, a ze mną Ksajo, który dał dzisiaj taki pojedynek. Gratuluję. Cześć Mateusz, cześć widzowie. Dzięki oczywiście za gratulacje i... Przeanalizuję to starcie od sekundy pierwszej, dobrze? Okej, ale fajnie, że mówisz, że się podobało. Jakby na tym mi zależało, żeby ta walka była fajna i tak jak mówiłem, żeby... Tak jak nie wierzyłem w to, że Konopski, wiesz, jest jakimś totalnym słabiaczkiem, no to pokazał, że potrafi coś tam, zaskoczył. I ostatecznie dzięki temu ta walka była fajna, niejednostronna i mogła się podobać na pewno. Chodzisz do oktagonu, patrzysz na gościa i czy ty już wtedy wiedziałeś, że to będzie tak ciężka przeprawa? Poczekaj. Niech sobie buchnę. Kurczę, tak. Z dwóch powodów. Przede wszystkim powód numer uno, czyli ja sam. Nie wszedłem do tej walki tak, jak chciałem. W momencie, w którym wchodzisz do walki, masz się zaraz z kimś lać i myślisz sobie, w sumie żałuję, że się nie odlałem 5 minut temu, bo teraz wchodząc tutaj mi się chce. W sumie... Jak się zacząłem ruszać, to poczułem, że mi jelita zaczęły pracować i mi się chciało, tak mnie brzuch bolał w walce nagle, nie? W pierwszej rundzie to czułem cały czas, bo byłem taki, aż powiedziałbym, nadświadomy. Myślę sobie, co myśli sobie trener, albo o, kurwa, chłopaki, co tam patrzą, mnie mają za jakieś frajera, bo dostaję. I tak dalej, jakby za dużo myśli w mojej głowie było, a za mało bicia się, myślę, że to... I potęgował to Konop, który wjechał od razu z ciebie w całej siły. No właśnie chciałem powiedzieć, że to jest powód drugi, że jakby Konop wszedł pewny siebie, nie był ani przestraszony, miał takie iskierki w oczach. Miał. Widać było, że on ma jakiś plan, że to nie jest tak, że ani nie będzie badał, ani nic, tylko on, kurwa, tam idzie po swoje i niezależnie, czy to jest Ksajo, czy Pudzianowski, czy kto tam, on idzie do przodu. I rzeczywiście realizował ten plan, napierał na początku, czym mnie zaskoczył, zwłaszcza, że ja, tak jak mówię, nie byłem przygotowany od samego początku i czekałem. Chciałem sobie to uspokoić delikatnie, tu sobie odbiegłem do tyłu, no ale tak naprawdę ten reset, takie ponowne wejście do oktagonu, do tej walki, no to było koniec rundy, gdzie ja sobie mogłem pooddychać, przemyśleć to jeszcze raz, mówić, dobra, dostaję. No ale jakby już wiesz, już gadasz z trenerem, już się wyłączają myśli, już się liczy tylko oktagon, już zapominasz, że przed chwilą wyszedłeś do masy ludzi i tak dalej. Myślisz teraz tylko o tym, jak tę walkę wygrać, no i rzeczywiście ta przerwa po pierwszej rundzie mi sporo da, jeżeli chodzi o nastawienie dalej. A powiedz mi teraz, czy ty widziałeś w ogóle, jak on wchodził do oktagonu? Czyli jak rozwalił cię baseballem? Nie, jakby bardzo szybko wyszedłem, wręcz niespodziewanie, bo... Trochę było tak, że w biegu na swoje wyjście jeszcze ubierałem gacie, jeszcze strój, wiesz, bo ganiały mnie tam dziewczyny swoje, kurwa Marcin, już musimy wychodzić, a wiesz, w samych galotach. Więc to też był taki czynnik, który mi nie dał wejść w tę walkę dobrze, bo się czułem taki pośpieszany strasznie, nie? No ale jakby to jest moja wina, no bo już powinienem być teoretycznie gotowy, więc no bardzo tam wszystko się szybko wydarzyło. I dopiero ten oddech złapałem w momencie, w tej przerwie, nie? Tak jak mówię. I troszeczkę się ten pojedynek odmienił, wręcz bardzo się odmienił. Druga runda już była bardziej wyrównana. Natomiast jestem ciekawy twojej reakcji, kiedy trafiłeś go tym backfistem. On, głowa mu odleciała, a on jakby nigdy nie szedł dalej. Co ty wtedy miałeś w głowie, stary? Pomyśleliście sobie, co to jest, Roboko? O co chodzi? Trafiłeś z całej siły. Wiesz, jak to jest w walce freaków. Przed chwilą gadaliśmy, ty debatowaliśmy, czy to była pierwsza, czy druga runda. Ja nie za bardzo pamiętam, ale poczułem, że ten backfist wszedł, no i wiesz, to jest takie motywujące, bo w momencie, w którym czujesz, że ktoś przeważa, a rzeczywiście w pewnym momencie czułem, że jest ciepło, no to bardzo pokrzepiające jest to, że ty kogoś trafiłeś, że teraz jest twoja okazja i tak dalej, a nie zwracałem uwagi na to, czy on idzie dalej, czy nie, jakby, wiesz. Bo myślałem, że mogłeś mieć coś takiego, że trafiasz i jesteś w szoku, że on w ogóle nie reaguje. W ogóle, wiesz. Pokazał bardzo twardą głowę ostatecznie. No tak? Ja myślałem, że się przewróci w tej trzeciej rundzie i to może nawet nie raz. A tu kurczę. Trzecia runda to była twoja deklasacja.
no właściwie jego deklasacja przez ciebie. Tłukłeś go praktycznie jak worek treningowy już pod koniec, ale nie dało się go znokautować, stary. Czułeś, że go znokautujesz, czy nie? Miałeś takie myśli, że już, myślałeś, że jesteś już bardzo blisko? Tak, tak, no właśnie mówię, już w pewnym momencie tak napierałem, bo generalnie miałem sporo tlenu w trzeciej rundzie jeszcze. Paradoksalnie ta pierwsza była najgorzej tlenowo, bo w ogóle byłem strasznie, miałem strasznie duże obawy, jeżeli chodzi o kondycję, bo przepalałem się na rozgrzewce, wiesz, ja walę truchta, dookoła maty, macham ramionkami, a już mam zadyszkę, nie? Mówię, kurwa, ty Hubert, coś jest nie tak, nie? Strasznie szybko tracę tren, jakby ktoś mi, wiesz, nadepnął na płuco. No ale ostatecznie w walce jakoś uspokoiłem ten oddech i było okej. Jakie było pytanie jeszcze raz? Pytanie było o to, że on zjadał te ciosy? Nie, że nie dał się go znokautować, tak, że zjadał te ciosy. No, okej, to odbiegliśmy trochę. Że właśnie się wypaliłem, bo wkładałem całą siłę w te ciosy w trzeciej rundzie i mówię, kurwa, pada już. Mikołaj, no to się nie opłaca. W ogóle jakoś rzuciłeś chyba, bo to było tak, że cios jakoś go tak popchnęłeś, że on upadł i był uliczony, prawda? Jakby w pewnym momencie już zacząłem walczyć na takim bliższym dystansie, bo poczułem, że to wychodzi, że jak się trzymam trochę dalej, to tutaj Konopski ma przewagę, ale właśnie ta presja na takim, nie wiem, półdystansie, właśnie w takim kurwa klinczu już trochę, że to było opłacalne dla mnie i szło na moją korzyść, więc zacząłem tak walczyć, więc tam też sporo szło, wiadomo, takiej siły, nie tylko z rąk, ale też jakieś barki wchodziły, jakieś odpychanie i tak dalej. Znowu skupiłem pytanie. Złamałeś go pod koniec, w sensie... Nie, jakby on się sam złamał, nie, bo ewidentnie... Wiesz, było widać w jego oczach taką zaciętość, że on tam idzie po swoje i tak dalej, ale w połowie drugiej, trzeciej rundy ja już widzę, że on opada, nie? To już nie są te same oczy, to już jest Mikołaj, który mówi, kurwa, już chcę trochę wyjść z tego oktagonu, nie? Więc wiesz, to było bardzo motywujące, to mi dało takie, dolało paliwka do mojego baku, no bo mówię, teraz jest mój moment, nie? Zaczynamy napierać. A powiedz mi, jak wychodziłeś do werdyktu, wiedziałeś, że wygrałeś? Nie zastanawiałem się nad tym, ale no jakby, wiesz, nie patrzysz na pierwszą rundę, na drugą. Tylko takie twoje odczucie. Ale okej, jakby powiem ci, skupiasz się na tym, że jesteś w chuj zmęczony przede wszystkim. No i też patrzyłem na końcówkę tej walki, nie? Że wiesz, w pamięci miałem końcówkę walki, jak już tak naprawdę biłem trochę kukiełkę, nie? Bo już nie trzymał gardy, już się obracał i tak dalej, więc jakby mówię, no chyba wygrałem. No ale nie, no czekałem jakby, czekałem, w mojej głowie się pojawiło takie rzeczy, dobra, kiedy mam się zacząć cieszyć ewentualnie, albo być smutny, nie? Kurwa, oboje mamy imię na M, to jeszcze nie na M, ale na drugą literkę już będę wiedział na tej zasadzie. Ale nie zastanawiałem się, czekałem, tak powiem, cierpliwie na werdykt sędziów. Nie, a czy teraz po czasie sądzisz, że ten werdykt jest w jakiś sposób kontrowersyjny? Nie wiem, Mateusz, a jak co tobie się wydaje? O, może nie, wiesz co, no my punktowaliśmy przez to, że był knockdown, no to miałeś tak jakby od razu punkt więcej, więc gdyby on wygrał pierwszą i drugą, byłby remis, a tak to wygrałeś. Okay. Jeżeli ty wygrałeś drugą. Okej, okay. No jakby ostatecznie wydawało mi się, że wiesz co, no będę patrzył na to prosto, bo ja się nie znam na punktacji, że gorzej załatwiłem ja jego niż on mnie, więc wygrałem w ten sposób, no, na takie proste myślenie, nie? Dobrze, Ksajo, bardzo ci gratuluję i dziękuję. Fajnie było to komentować. Dziękuję ślicznie, Mateusz, cieszę się, że się podobało. Mam nadzieję, że wam też i może następna waleczka, o ile taka się oczywiście odbędzie, będzie jeszcze bardziej emocjonująca, no to liczymy. Dzięki, trzymaj się. Klasyczna druga piąteczka, nie obejdzie się bez niej. Hejo. Hej.